AWE, dalej odkopujemy archiwum, no i dalej jesteśmy pod literą G, troszeczkę pod H, no i tak, no tu mamy G Royal, francuski klan. Z tych, co mogę rozszyfrować, no to mamy H-Azik, gracz o ciekawej historii, ale jest ona do dupy. No i mamy jakieś Hoe 1. Spojrzenie z Hoe. Nie wyświetliłem żadnego z tych, znaczy, że nie odpaliłem żadnej z tych powtórki wcześniej. G Royale to pamiętam, no po prostu z jakiegoś gościa z G Royale dodałem do znajomych i z nim zagrałem. No, taki, który tam był aktywny, a mało było aktywnych. Znaczy to było tak, że poddawałem kilku tym tam pierwszych aktywnych. Jakoś tak było, no i potem tam z jakimś umówię na bitwę, no ale już nie wnikamy. No to co? To klepiemy Francuzów, czy może najpierw Polacy? Nie wiem, co się tutaj potem kryje. Tą bitwę pamiętam. To chyba po prostu zobaczę, co tutaj będzie i potem wam to pokażę. AG Royal. Weźmiemy sobie teraz. Tą bitwę pamiętam, nie oglądałem jej, ale ją pamiętam. Chyba, że mi się myli z jakąś inną. A pewnie, że gość był totalnym nobem. Kampił. I gra kończyła się tutaj, nie? Ja go okrężałem. Nie. Takiego innego gościa, możliwe, że to jest G-Royal, ale on chyba wyszedł. Tylko nie wiem, czy wyszedł tak, że dropnął, czy wyszedł tak, że wyszedł i dał się zapisać powtórkę. Wtedy możliwe, że to byłby ten. Nie wiem. No zobaczymy, co to mistrz przyniósł. 6, 5, 4, 3, 1. Ale jeszcze z Rapsem byli o 15. O 15.30, jak wróciłem. Ja sobie poszedłem na obiadek, wróciłem, chciałem z nimi zagrać, oni sobie poszli. Cham jedna. No dobra, gość wziął Anglię. Co na tej Anglii on tam sobie wziął? Lekka, lekka. Strzelcy, strzelcy. Lekka. Z kawalerii to co on to ma? Drugą fekę konnych i dragonów ciężkokonnych. No i co? Niemców. Coldstream, Szkotów, piechotę, piechotę, lagi, piechotę, piechotę, Niemców i gwardy. Ja tam jakiś tam nubski skład. O, tu ma jeszcze jedną kawalerię. Niemiec, dragoni. No i zobaczmy, co ten mistrz robi. Nub, nub, widać, że nub. Dzisiejszy mistrz gra zupełnie inaczej. W tej kwestii czegoś się nauczyłem. Yupi, jakieś pocieszenie. Jeszcze by mi się leszczył. Sobym razem z nim komentował. Kość genialnie stawia słupki, tak w bok. A mi się nudzi. Więc sobie przesuwam kawalerię na jego tyły. No na razie boki. Ale coś mi się kojarzy, że gość, który mi quitnął, chyba był na Prusach. Ale na 99% był Francuzem. Właśnie, że tam była Elita. Elita to w ogóle fajni i dziwni goście. Myślę, że są dobrzy. No i tak patrzymy, nie? Jest lista bitew, oni tak często robią. No i jest napisane, że trafia z równiny. I że no art max 4 lekkie, nie 5, tak jak każdy normalny cywilizowany gracz gra i inne klany, tylko oni mają 4, bo pewnie to im bardziej pasuje do taktyki albo coś im odbiło, nie wiem, podejrzane to jest, że w każdym razie biorą 4, a nie jak międzyklanowo ustalone 5. Nasi ludzie uciekają, panie! A to już go klepie sobie strony. No, i sobie zakładają taką bitwę. Z max 4. Myślę, że wygrają. No to surprise. Wpada dwóch gości Sun Tzu, taki mistrzu. Bierze ze sobą takiego miskora.
czyli dwóch zdecydowanie najlepszych, moim zdaniem, przynajmniej graczy Sun Tzu ever. Niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, niektórzy się ze mną zgodzą. No i panie, oczywiście panie! Atakują naszego generała! Elita dostaje tak po dupie, że się nie może pozbierać. No to widzimy. Jest G Royale, nie inaczej. Nie wiem, co oni za gości biorą do klanu. Nasi ludzie uciekają, panie! A ten był jeden z aktywniejszych, miał sporo godzin w napie i na pewno sporo w ostatnich, bo na to patrzyłem. Czy powiedzmy, nie wiem, jaką, powiedzmy 500 godzin w napie i 20 w ciągu dwóch ostatnich tygodni. To był lepszy niż od kogoś, kto miał 1000 godzin, ale miał 5 Nasi ludzie uciekają, panie! Ostatnich tygodni, tak. Policzy się, czy gra się ostatnio. No, no i sobie już znalazłem takie, już nie pamiętam, bo to dawno było. Myślałem, że będzie dobry. Że będzie z kim zawalczyć na równym poziomie. A to proszę bardzo. Ja mu się już wojska kończą, zaraz zostanie pokonany, a ja ciągle mam kawalerię. Ciekawe, że mi przeżyje ten generał. Zabiliśmy nie. Ich generała, panie! Teraz muszą ulec! No i ostatnia jednostka. Ja żadnej jednostki piechoty nie straciłem. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo! Nawet mi 500 nie zabił. To, że mam straty 608, to się nie liczy. Patrzy się na zabitych wrogów. Jeszcze w 1 na 1 to fajnie widać, ale jak jest już 2 na 2 i więcej, to już się wtedy miesza, nie wiadomo, jak to tam dokładnie jest. No. Ale zabił mi poniżej 500, więc trochę słabo, albo mistrzu bardzo dobrze, no. Więc tak wam pokazałem, jak to Sun Tzu wielki mistrzu pokonał sobie jakiegoś gościa z G Royale. A, w ogóle Dragon, też taki klan francuski. No, ja chciałem dodać jakichś gości z nich, no to tam pododawałem, tych, co się wydawali w miarę aktywni, to klan, takie cmentarzysko już chyba, że nikt nie zaakceptował w ogóle zaproszenia, więc ostatecznie chyba nie będę miał z nim powtórki. No dobra. No z listy na jeden na jeden można sobie G Royale odhaczyć i wątpię, żebyśmy mogli z nim zagrać 2 na 2 albo 3 na 3. Chociaż może by nawet takie coś spróbował zorganizować. W końcu filmik był sprzed roku. Nie patrzyłem dokładnie daty, nie pamiętam. Wy możecie cofnąć filmik, zobaczyć. Teraz w każdym razie dziś jest 5 kwietnia 2013 oczywiście. No, kto wie, może się z G Royale jeszcze spotkamy.